jego jest jednym z priorytetów. Mówimy oczywiście o bezpieczeństwie szeroko rozumianym. Dzisiaj zawęziliśmy to troszkę do tego bezpieczeństwa najmniej chronionych, niechronionych uczestników. Oglądamy z okna, widzimy wspaniałą pogodę, widzimy słońce, widzimy tą polską złotą jesień i mamy 3 wypadki z udziałem rowerzystów, więc to pokazuje, co nas czeka, kiedy będzie złota, kiedy będzie deszcz, kiedy będzie ciemno. Chronimy siebie i myślmy o innych. Różnice i przewagę jazdy na torze, a na ulicy, ponieważ no widzicie, jaki jest wypadek, tak uderzyłem w te bandy, które są przygotowane, ale gdyby tam stał, nie wiem, zaparkowany samochód, budka telefoniczna, nie wiem, ktoś wyszedł, matka z dzieckiem, z wózkiem, no to wiadomo, że ja bym ich skosił swoją osobą i nie zostawił. Ale i tutaj zachęcam właśnie dla każdego w tor. To nie są drogie sprawy, jeżeli chcesz pojechać na cały dzień, ale to jest bardzo fajna sprawa, żeby się dokształcić, żeby nauczyć się odpowiednio wchodzić w zakręt. Żeby podpytać się. Żeby podpytać się starszych kolegów, którzy zawsze podpowiedzą, bo jest ważna postawa na motocyklu, jest ważne to, jak wchodzimy w zakręt, no nie tak, że sobie jedziemy i wchodzimy w zakręt.